W czasie tej kampanii wyborczej taką ambicję, ale uważam, że nie tylko jest to kwestia ambicji, ale także kwestia potrzeby. Nie tylko potrzeby serca, ale takiej rozumnej, bym powiedział, potrzeby kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Wierzę w to głęboko, że przyszłego prezydenta, aby odwiedzić wszystkie zakątki Polski, aby spotkać się z państwem, spotkać się z moimi rodakami, nie w Warszawie, nie w innych miejscach, tylko właśnie tam, gdzie oni mieszkają, tam, gdzie są, jak to czasem mówią nasi rodacy, te małe ojczyzny, te miejsca, z którymi są związani, te miejsca, w których chcieliby żyć i w których chcieliby pozostać, a czasem jest im bardzo trudno, zwłaszcza ludziom młodym. I kiedy dzisiaj rozmawiamy o przyszłości Polski, kiedy dzisiaj mamy świadomość tego, że zbliżają się wybory, najpierw prezydenckie, a potem wybory parlamentarne, to chyba wszyscy uświadamiamy sobie, że czas na zmianę w Polsce, że czas na ten urząd zaszczytny prezydenta Rzeczypospolitej. Nie o tytuł prezydenta Rzeczypospolitej, proszę Państwa, lecz o urząd prezydenta Rzeczypospolitej ja właśnie się ubiegam i wierzę w to, że można ten urząd sprawować energicznie i wierzę w to, że można ten urząd sprawować, korzystając rzeczywiście z konstytucyjnych kompetencji i wykonując konstytucyjne obowiązki. Nie jest tak, jak wmawiał kiedyś Polakom Donald Tusk i jak bardzo chyba przywiązał się do tego stwierdzenia Bronisław Komorowski: prezydent Rzeczypospolitej to jest taki ktoś, kto pilnuje żyrandola. To jest nieprawda. Prezydent Rzeczypospolitej przede wszystkim ma największy w Polsce mandat, bo ma mandat darowany przez całe polskie społeczeństwo, ma mandat darowany przez naród. I jest tak rzeczywiście, że we wszystkich zakątkach Polski, w każdej najmniejszej komisji wyborczej, Polacy mogą iść i oddać swój głos na prezydenta Rzeczypospolitej. I to oczywiście jest w związku z tym wielka odpowiedzialność dla prezydenta, ale także to zapewnia prezydentowi olbrzymi autorytet. W moim przeświadczeniu dużo większy autorytet niż ma rząd, który jest jednak wybierany w sposób pośredni, a prezydenta wybierają osobiście sami Polacy. Polacy zasługują na godne życie. Jeżeli jesteśmy krajem Unii Europejskiej, a jesteśmy, to powinniśmy dążyć do tego, aby Polacy też mieli takie warunki jak w krajach Europy Zachodniej. Bo nie mówię, że od razu w tych super najbogatszych krajach Europy Zachodniej, nie mówię, że od razu tak jak w Niemczech, ale tak jak w średnich krajach Europy Zachodniej, tam, gdzie za uzyskane pieniądze można żyć normalnie, gdzie dzisiaj wyjeżdżają młodzi Polacy z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że tamte rządy stwarzają warunki do rozwoju. Dlatego, że tamte rządy dają im warunki do wykorzystania ich ambicji, do realizacji ich kreatywności. Dają im te warunki, których w Polsce od 8 lat, mimo wielu obietnic, w najmniejszym stopniu im nie stworzono. I dlatego proszę Państwa o wsparcie, bo ja głęboko wierzę w to, że taka zmiana jest możliwa. Że prezydent Rzeczypospolitej może stać na straży polskiej własności. Że prezydent Rzeczypospolitej może być odważny. Że prezydent Rzeczypospolitej może realizować potrzeby Polaków. Bo trzeba przywrócić poprzedni wiek emerytalny. Polacy nie zasłużyli sobie na to, żeby ich karać obowiązkiem pracy do 67 roku życia. I to jeszcze zmieniając prawo w Polsce wbrew wszelkiej logice, bo jeżeli ktoś z jednej strony każe ludziom dłużej pracować po to, żeby, jak to wmawiano nam, ratować budżet, ratować finanse publiczne, ratować system emerytalny, a z drugiej strony wpycha na rynek pracy młodych ludzi szybciej, wysyłając dzieci do szkoły przymusowo od 6 roku życia, a w środku
wewnątrz tego systemu, nie tworzy nowych miejsc pracy, nie prowadzi działań, które skutkowałyby tym, że powstają nowe miejsca pracy, lecz wręcz przeciwnie, prowadzi do ich likwidacji. Prezydent nie zawsze będzie miał sukces, ale powinien być aktywny i powinien działać propaństwowo i prospołecznie, bo dlatego właśnie Polacy powierzyli mu ten wielki prezydencki mandat. I na taką aktywną prezydenturę, prezydenturę bez obaw i prezydenturę bez kompleksu, także na arenie międzynarodowej, gdzie należy Polskę godnie reprezentować i gdzie Polski... Mam nadzieję, no naprawdę, pani zobaczy, tam jest centrum miasta, było kiedyś, to powiem pani, wszystko umarło. Dokładnie, dokładnie, no, no robią, bo robią, prawda, no ale to wszystko się odbija, to na tych... No właśnie, no, także bardzo długo, nie? 18 miesięcy tam w prawo. Dokładnie. Także to zabije najmocniejsze. Tak, tak, proszę pana, dokładnie. A nie ma tak, znaczy rozumiem, że tak nie ma żadnych rekompensat, tak, ze strony władz miejskich, dla tych kupców, którzy tam to są takie, że tak powiem, symboliczne rekompensaty, że trzeba wypełnić 14 wniosków, udowodnić, pokazać pity, udowodnić, no, jakby ile pan się straty było w zeszłym roku. Dalej, to by pan widział, jak to jest teraz miasta tam naprawdę. Sam też prowadzę tam działalność, mam taki mały sklep, ale powiem panu, że w chwili obecnej to tylko ci, którzy naprawdę, nie wiem. Tak, pan tam ma sklep, tak, 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 tak. To nic. Dziękuję bardzo. Chyba się kamery. Czy no ma tak serdecznie się widzicie? Oni mają go ci. Ale nie, absolutnie. Nie, Boże! Nie, 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 tak, tak. Niestety nie, tak. Ale za to na pewno Polskę. Ale wie pan, Polskę. Ja głęboko wierzę w to, że będzie lepiej, że jesteśmy w stanie naprawić kraj. To cieszę się, że ta nadzieja jest także w panu, bo we mnie jest ogromna. I gdybym jej nie miał, to bym nie startował. To dobrze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.